Ta kadencja Parlamentu Europejskiego będzie niezwykle istotna, ale także bardzo ciekawa. Będzie istotna dla przyszłości całej Europy, bo jesteśmy w szczególnym czasie. Za wschodnią granicą Unii Europejskiej, ale także Polski, toczy się krwawa wojna w Ukrainie, więc z pewnością jednym z priorytetów będzie zapewnienie bezpieczeństwa Europejczykom i Europejkom. I my jako Polacy, bardzo silna polska delegacja, z pewnością będziemy także na to stawiali główny nacisk w naszej działalności. Jeżeli chodzi o moje osobiste priorytety, to powiem wprost, będą zależały od komisji, w których się znajdę, ale z pewnością to, co leży mi na sercu, to kwestie związane po pierwsze z bezpieczeństwem. Drugim priorytetem, który widzę w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, jest także niewątpliwie przybliżanie przez Unię Europejską swoich priorytetów i działalności obywatelom, czyli spełnianie, mówiąc wprost, ich oczekiwań dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej. Tu najważniejsza kompetencja, ale także wartość Unii Europejskiej, wspólny rynek, więc przywracanie konkurencyjności tego wspólnego europejskiego rynku. Tu mamy wiele wyzwań, chociażby rynek europejski jest zalewany tanimi produktami z Chin. Jest to zagrożenie nie tylko dla konkurencyjności europejskich przedsiębiorców, ale niesie ze sobą także zagrożenia dla naszych danych osobowych, dla kwestii związanych z ochroną środowiska. Z pewnością to, co dla mnie ważne, to tak jak powiedziałam, konkurencyjność europejskiej rynku, bezpieczeństwo, ale także chociażby kwestie związane z tym wspólnym fundamentem, na którym zbudowana jest Unia Europejska, a jest to niewątpliwie fundament prawny, fundament traktatowy, w którym znajdują odzwierciedlenie tak ważne dla mnie kwestie jak ochrona praw człowieka, równość, ochrona praw kobiet.